Dzień dobry, witam Państwa na wykładzie ogólnouczelnianym poświęconym odzyskaniu niepodległości przez Pomorze. Tytuł tego wykładu to rok 1920 w świetle kronik szkół wiejskich. Powrót Pomorza do Polski w świetle kronik szkół wiejskich. Ten wykład przybliży Państwu kroniki szkół, które powstały, zostały założone najczęściej jeszcze w czasie zaboru pruskiego, bo jak Państwo pewnie pamiętacie i wiecie z edukacji szkolnej, zabór pruski był jednym z pierwszych na terenie Polski, na którym wprowadzono obowiązek szkoły elementarnej. I takie szkoły elementarne powstawały w wielu wsiach. Wiele z tych szkół w takiej charakterystycznej zabudowie, najczęściej ceglanej albo pruskiego muru, przetrwało jeszcze w wielu wsiach Pomorza. I kroniki tych szkół, pisane od początku ich założenia, ocalały. Przechowywane są, ocalały nie we wszystkich szkołach. Nie we wszystkich szkołach przetrwały zawieruchę dwóch wojen. Ale wiele z tych tekstów jest jeszcze dzisiaj przechowywanych albo przez dyrektorów szkoły w szkołach, albo znajduje się w muzeach, między innymi w Muzeum w Wejherowie. I tutaj na początku tego wykładu ogólnouczelnianego chciałabym podziękować wszystkim dyrektorom szkół i dyrektorom muzeów, którzy umożliwili mi korzystanie z tych niezwykle cennych dokumentów, które liczą sobie już dużo, ponad 100 lat. Ten tekst dzisiejszy opierać się będzie na tekstach, które, tak jak mówię, niektóre ocalały dzięki przypadkowi. Tak jak Państwo tutaj jesteście w stanie przeczytać na slajdzie, proszę zobaczyć, kronika ocalała, jak przypuszcza autor tejże kroniki, dlatego że być może była pisana w języku niemieckim, pismem gotyckim. I ostatnie strony zapisane są również w tym języku i kronikę znaleziono na strychu. Ale nie wszystkie kroniki miały takie szczęście. Wiele zginęło w płomieniach albo być może znajduje się jeszcze na strychach jakichś starych chałup, do których zabrali te kroniki dyrektorzy czy kierownicy ówczesnych szkół w 1939 roku, starając się ocalić tę niezwykłą pamiątkę historyczną. Na tym wykładzie, proszę Państwa, opierała się będę na kronikach zebranych z wielu pomorskich wsi. Tym kryterium tej kwerendy było przede wszystkim kryterium geograficzne, to znaczy zależało mi na tym, żeby to były kroniki niemalże z każdego regionu Pomorza. Dlatego teraz Państwu pokażę miejscowości, z których pochodzą te kroniki. W niektórych z tych miejscowości nie ma już dzisiaj szkoły, na przykład w Międzyłężu, bo w latach 70. wiele wiejskich szkół zostało zlikwidowanych i połączonych w tak zwane zbiorcze szkoły. W Ocyplu, z którego do Państwa dzisiaj teraz mówię, też ta budynek szkoły jest, ale nie działa już tutaj szkoła. Znajduje się tutaj Izba Pamięci Regionalnej i właśnie przy okazji tworzenia tej Izby Pamięci Regionalnej tę kronikę odnaleziono. Wśród tych kronik, które tutaj Państwo macie wymienione, większość jednak badanych przeze mnie kronik pochodzi z roku 1945 i czasami odtworzono w nich historię wcześniejszą na podstawie relacji czy kierowników, a czasami zaczynają się po prostu w nowym brulionie od 1945 roku. Te kroniki, w których znajdujemy informacje o roku 1920, to są pierwsze cztery kroniki. Kronika ze szkoły z Połczyna, ze Sławoszyna, z Tuchlina i z Międzyłęża. I materiał, który dzisiaj Państwu zaprezentuję, pochodzi przede wszystkim właśnie z tych kronik. Te kroniki szkolne to były myślę, że jeszcze do początku lat 50. to były niezwykłe dokumenty. To w istocie był
jedyny ważny urzędowy dokument, który znajdował się w szkole. W kronikach kroniki były prowadzone przez kierowników szkół i stanowiły rodzaj swoistego, z jednej strony kroniki szkoły, ale z drugiej strony też swoistego dziennika pisanego przez nauczyciela, przez kierownika tej szkoły. Wielokrotnie znajdziemy w tych kronikach informacje związane też z wydarzeniami ważnymi dla całej wsi, czy też, tak jak będę dzisiaj Państwu pokazywała, dla regionu, a nawet dla całej Polski. I kronikarze ówcześni uznawali, że do kroniki szkolnej również te treści należy wprowadzać. W kronice szkolnej znajdziemy też życiorysy pierwszych jej nauczycieli. Oni je tam po prostu ręcznie wpisywali. Kroniki były pisane ręcznie, co jest niezwykłe i bardzo ciekawe, to te kroniki były pisane przez nauczycieli, którzy objęli posadę kierownika w roku 20, wcześniej ucząc już najczęściej w szkole niemieckiej, czyli ucząc po niemiecku. I nagle przechodzą na tekst polski i analiza tego tekstu pokazuje, że praktycznie nie popełniają błędów, nie wprowadzają regionalizmów, piszą piękną ogólnopolską polszczyzną, co też należy tutaj podkreślić. I tu chciałabym Państwu teraz pokazać dane liczbowe, tak żebyśmy mogli sobie wyobrazić to, jak ta oświata na Pomorzu wyglądała. Te dane statystyczne, proszę zobaczyć, pochodzą z kroniki Połczyńskiej, to ta na dole dane w nawiasie P1922, to jest skrót oznaczający lokalizację w kronice z Połczyna i rok, pod którym to zapisano te dane. Czyli 2 lata po przyłączeniu Pomorza do Polski mamy na Pomorzu 1576 szkół, z czego aż 60% to szkoły jednoklasowe, a tylko 3,87% to szkoły czteroklasowe. Dane te pokazują, jak wiele jeszcze było do zrobienia na Pomorzu, mimo tego, że przecież, tak jak powiedziałam na wstępie, Pomorze było regionem, w którym zaborca jeszcze nakazał urzędowo, wprowadził urzędowo obowiązek szkolny. Mimo wszystko, proszę zobaczyć, głównie szkoły te opierały się na takim najbardziej podstawowym programie jednoklasowym. Ważne również jest przyjrzenie się, jak wyglądało stosunki zarówno narodowościowe, jak i wyznaniowe w tym czasie, co też odnotowują kronikarze. I proszę zobaczyć, mamy tutaj dane liczbowe pokazujące już w roku 22, jak niewiele w tych szkołach powszechnych jest ewangelików i katolików, czy dzieci wyznania mojżeszowego. Pomiędzy dziećmi i dzieci wyznania mojżeszowego. Pomiędzy tymi dziećmi niemieckimi większość tutaj mamy ewangelików, tak? Ale ta kolejna cyfra 5638 pokazuje, że tak jak w każdym stereotypie, zrównanie pomiędzy Niemcem a ewangelikiem i protestantem jest uproszczeniem i nawet na terenie Pomorza byli wśród Niemców też i katolicy. Te dane pochodzą z kolei ze szkoły w Sławoszynie. Uznał, że należy je wprowadzić do kroniki kierownik szkoły w Sławoszynie, pokazując jednocześnie, tutaj macie Państwo cytat niżej, że w roku odzyskania niepodległości do tej szkoły uczęszczało 108 dzieci, 86 katolickich i 22 luterskich. Także jeszcze tu na początku roku były to, znaczy na początku odzyskania niepodległości były to znacznie większe proporcje. Wśród tych kronik i wśród tych danych statystycznych zamieszczanych w kronikach warto też zwrócić uwagę na takie relacje kierowników o tym,
jak trudno w tym roku 20 było tę szkołę z powrotem zorganizować. Najczęściej ta szkoła w roku 1920 pozostawała opuszczona, dlatego że niemieccy nauczyciele wyjeżdżali do Niemiec. Jeśli w tej szkole był drugi nauczyciel, czyli jak piszą w kronikach, druga siła nauczycielska, to on obejmował tę posadę. Ale często zdarzało się tak, że nie było innego nauczyciela, nie było tam komu uczyć, i szkoły borykały się też z wieloma innymi problemami, z problemami opału na zimę, infrastruktury. W wielu kronikach, pierwszym wpisem takim wrześniowym, tworzonym przez kronikarzy, to są informacje o tym, czy jest wystarczająca liczba opału, żeby ogrzać izbę szkolną, czy też niewystarczająca. I bardzo często pisano również o dymiących piecach, albo i o tym, że pani wynajęta do rozpalania w piecu przed rozpoczęciem lekcji nie dopełniała swoich obowiązków i dzieci często przychodziły do tej izby, która była nieogrzana. I kierownicy piszą o tym, jak trudno było wyegzekwować im wtedy od gminy więcej opału do szkoły, czy też pracę, którą należało wykonać przy różne prace, na przykład remontowe, które należałoby wykonać przy tej szkole, którą obejmowali w roku 20. Tenże kolejny slajd, który chciałabym Państwu pokazać, będzie dotyczył tego, jak te kroniki wyglądały i jak niesamowity sposób w tych kronikach odzwierciedla się ciągłość pruskiej szkoły, która płynnie przechodzi w szkołę polską. Nie wiem, na ile to jest tutaj widoczne, ale jak Państwo zerkniecie na kartę z kroniki po lewej stronie, tę kartę z tabelką, w której podano dane liczbowe, ile jest dzieci z której klasy, to zobaczycie Państwo, to jest akurat tekst, tu pokazujemy fragment, rozpoczęcie kroniki w roku 45, po tym jak u góry widać tekst niemiecki z czasów okupacji i potem takie kilka kresek i znowuż kronikarz zaczyna pisać po polsku. Na kolejnym slajdzie zobaczycie Państwo potem taką kronikę z kolejnej wsi, w której też widać to płynne przejście z języka niemieckiego na język polski. I to jest, ten slajd ilustruje też to, o czym czytaliśmy, proszę Państwa, na początku, że być może właśnie dzięki temu, że te stare części kroniki prowadzone były w języku niemieckim, one nie zostały spalone przez żołnierzy, którzy w 1939 roku do szkół polskich wszystkich wkraczali i właściwie niszczyli wszystko, co było związane z Polską, z polskością i z tą historią tutaj Pomorza, polską historią Pomorza. Kolejny slajd dotyczy właśnie tego dnia, tego momentu, kiedy do tej niemieckiej szkoły i do niemieckiej wcześniej wsi wkracza Polska. Kronikarz w tejże kronice w Międzyłężu pod rokiem 1920 zapisał, ja pozwolę sobie ten tekst przeczytać, za wiele lat powstało państwo polskie. Już dość długo była nasza ojczyzna w niewolnictwie. Z jakąż radością już na początku lutego 1920 roku witaliśmy żołnierza polskiego. Dużo ludzi poszło do Pelplina, aby powitać naszych obrońców. I był to piękny i wspaniały widok dla ludu naszego, jak żołnierze nasze z muzyką i strojnie wstąpiły na naszą ziemię. Te słowa wpisane w kronikę odzwierciedlają radość z odzyskanej po przeszło 120-letniej niewoli niepodległości. Niepodległości, dodajmy, odzyskanej 2 lata później niż pozostałe ziemie polskie. Tym większa była zapewne ta radość. I proszę Państwa,
te kroniki, o których chcę tutaj mówić, o których będziemy mówić, są źródłem wiedzy dla bardzo wielu dyscyplin. Są przede wszystkim źródłem wiedzy dla historyków, ponieważ tam znajdują się też bezpośrednie relacje świadków z wydarzeń historycznych. Ponieważ, tak jak wcześniej mówiłam, kronikarze opisywali ważne wydarzenia dla całej społeczności. Szkoła była i jest jeszcze chyba nadal szkoła wiejska, centrum życia takiej wsi we wszystkich aspektach. Po pierwsze, dlatego, że dysponuje też przestrzenią, bazą lokalową, w której mogło się skupiać życie wsi, takie inne niż to miejsce, w której można było się gromadzić, podejmować różne decyzje, ale też skupiało się tam życie kulturalne. Ta szkoła wiejska, w świetle tych kronik, mówię to do Państwa z pełnym przekonaniem, organizowała życie kulturalne całej wsi. Odbywały się w niej przedstawienia, dawane nie tylko przez dzieci, ale i przez teatry amatorskie, tworzone przez dzieci, nauczycieli i innych ludzi. Organizowano w niej też kursy, na przykład w jednej z kronik napisano, że odbył się tej z okresu międzywojennego, odbywały się tam na przykład kursy pieczenia ryb, czy też kursy szycia, kroju i szycia. Odbywały się też wieczorowe kursy aż do późnych lat 60. nauki dla tych, którzy nie ukończyli szkoły powszechnej, czyli kursy, które za cel miały zlikwidowanie analfabetyzmu w Polsce. I to zarówno te kursy odbywały się w okresie międzywojennym, jak i po II wojnie światowej również. Te kroniki są również niezwykle cennym źródłem wiedzy dla historyków wychowania, dla pedagogów, pokazują szkołę tak, jak widział ją kierownik tej szkoły. Znajdują się w niej informacje o konferencjach dydaktycznych, o rozmaitych rozporządzeniach, ale też i o strukturze oświatowej, która w ówczesnym czasie tworzyła się właśnie na ziemiach polskich. Niezwykle ciekawe są fragmenty kronik, których te z początku lat 20., których możemy przeczytać, jak powoływano na urząd nowego nauczyciela. Odbywało się to w asyście wszelkich władz, było to niezwykle ważne wydarzenie. Polski nauczyciel w odzyskanej polskiej szkole obejmował urząd i posługiwano się tu właśnie tego typu sformułowaniami. To nadawało niezwykłego prestiżu temu urzędowi, nauczyciela właśnie. I mimo, że w innych miejscach tych kronik przeczytamy, że sytuacja materialna nie tylko samej szkoły, ale i nauczycieli była niezwykle trudna, ponieważ na konferencjach, jak przeczytałam w jednej z kronik, na przykład rozdano nauczycielom skórę na buty i sukno na ubrania w ten sposób, żeby no, pomóc w zaspokojeniu takich podstawowych potrzeb. W wiele tych kronikach też informacji o akcjach mleka, drożdżówek, ciast i dokarmiania ubogich dzieci. To mimo wszystko w tej szkole gromadzili, ta szkoła była dla wsi, dla każdej z takich wsi i instytucją, i przestrzenią, która nadawała tej wsi niezwykłego splendoru. Ale ja jestem, proszę Państwa, językoznawcą i ja czytałam te kroniki jako językoznawca. Posłużę się tutaj metodą językowej kreacji świata, która pokazuje, której definicja brzmi mniej więcej w ten sposób. Znaczy, to jest metodologia, która pozwala nam, analizując język tekstu, odtworzyć wpisane tu, w ten tekst, tu w kroniki, wizję świata artysty. Dlatego, że to jest tekst tworzony przez konkretnego kierownika szkoły. I tak jak czytamy w definicji Skorupskiej-Raczyńskiej, jest to rzeczywistość widziana z perspektywy autora, który posiada właściwy mu osobniczy zasób słownictwa i umiejętność odpowiedniego ich stylistycznego wykorzystania. Wynikiem tej językowej kreacji jest wytwór w postaci artystycznego dzieła, które dekodowane przez nas, przez odbiorców, daje możliwość konceptualizacji przedstawionej rzeczywistości z takimi predyspozycjami, którymi my, czytelnicy, dysponujemy, jak wyobraźnia,
i nabytymi umiejętnościami, jak przygotowanie językowe, ale też i zarejestrowanymi w pamięci doświadczeniami. Mówiąc prościej, przedmiotem zainteresowania językoznawców jest nie tyle to, co w tych kronikach zostało napisane, ale przede wszystkim to, jak zostało napisane. I tu trzeba sobie uświadomić jeszcze jeden fakt, że te kroniki były pisane dla wielu odbiorców. Pierwszym, chyba najważniejszym odbiorcą dla takich kronik był urzędnik, inspektor, wizytujący szkołę. W kronikach, które badałam, znajdują się wpisy: przeczytałem, czytałem i podpis inspektora szkoły. Tak więc kierownik szkoły, tworząc ten tekst, na pewno miał na uwadze to, żeby zaprezentować swoją szkołę jak najlepiej, tak, a pośrednio również swoje umiejętności, oczywiście organizacyjne czy dydaktyczne, tak by inspektor szkolny odwiedzający tę jego szkołę przeczytał w tym tekście, że wszystko w tej szkole toczy się w sposób należyty, zatem na pewno starał się dobierać słowa i świadomie budował obraz szkoły wpisany w te kroniki i obraz też tych pierwszych powojennych dni szczególnie, ponieważ dlatego też właśnie uznał być może za stosowne, żeby napisać o brakującym opale, o tym, że dostał sukno na ubrania na konferencji, tak by kolejny inspektor szkolny mógł przeczytać także o trudnościach, z którymi w roku 20 borykała się tutaj na Pomorzu polska szkoła. Tenże kierownik szkoły myślał też zapewne i o innym odbiorcy, o odbiorcy takim, którym jesteśmy my dzisiaj, ponieważ kroniki z założenia pisane są dla potomnych, pisane są dla tych i są świadectwem minionego czasu. Tym bardziej więc starał się przedstawić tę szkołę tak, by następne pokolenia odwiedzające tę szkołę poznały świat, w którym żył wtedy ten kierownik i uczniowie jego szkoły. Dlatego też, wracając do tego tekstu, chciałam Państwu pokazać nie tylko już teraz to, że z kroniki dowiadujemy się, że ludzie poszli do Pelplina powitać żołnierzy wkraczających na tereny Pomorza, żołnierzy polskich przejmujących Pomorze w drodze rozmaitych układów, które zostały tutaj podpisane, ale przede wszystkim to, jak kierownik szkoły z Międzyłęża ten fakt relacjonuje. Proszę zobaczyć, że jest to krótki tekst nasycony słownictwem nieurzędowym, tylko słownictwem, które kojarzy się z radością, ze świętem, z ogromnym świętem, a jednocześnie słownictwem przesyconym patosem, bo jest to piękny i wspaniały widok, ale też mówimy tutaj o ojczyźnie w niewolnictwie i o obrońcach. Żołnierze, z jednej strony mamy patos odzyskanej niepodległości, z drugiej strony radość. Radość, która kryje się, którą wywołują takie wyrazy wprowadzone do tekstu, jak muzyka, strojnie wystąpiły na naszą ziemię, piękny i wspaniały widok. To, jak tekst został konstruowany, staje się zatem dla językoznawcy możliwością, pozwala na językoznawcy popatrzeć na to, jak ten obraz jest budowany, a takie świadome podejście do tekstu pozwala nam, takie świadome podejście do tekstu pozwala nam dostrzec w tym obrazie dużo więcej barw, zatrzymać się nad językiem, nad tekstem, którym został stworzony, i poprzez ten tekst tak naprawdę poznać też tego kierownika, który ten tekst pisał. I jeszcze raz przypomnę Państwu, że był to nauczyciel, który wcześniej pisał tylko w języku niemieckim. Skończył szkołę głównie z językiem niemieckim, tak? I pracował w pruskiej szkole i potrafił w roku 20 tak pięknie opisać radość z odzyskanej niepodległości na Pomorzu. Tutaj pokażę Państwu kolejny slajd. Na slajdzie tym widać inną kronikę, kronikę ze Sławoszyna. I tak jak tam Państwo widzieli w kronice z Międzyłęża, jak płynnie przeszło z tekstu niemieckiego z czasów okupacji do kroniki do 1945 roku, to tutaj to ja wiem, że jest to trudno zobaczyć, ale
bo to są bardzo stare bibuły. Tutaj na podstawie tego zdjęcia możecie Państwo sobie odtworzyć, przypomnieć sobie, pewnie niektórzy pamiętają jeszcze takie bruliony formatu, dzisiejszego formatu A4 w kratkę, które były oprawione w taką tekturową okładkę. I tam był, no, to nie był najlepszej jakości papier. Ten papier, który ma już dzisiaj przeszło 100 lat, tak można było go tylko zeskanować, ale jak Państwo tu zobaczycie, tu jest rok szkolny 1920-21. Wcześniej jest tekst niemiecki. Tutaj nie ma nawet tych trzech kresek. Nie ma żadnego graficznego wyróżnienia. Po prostu kronika, życie, odzwierciedla toczące się dalej życie. To jest też taki graficzny znak tego pokojowego przejęcia szkoły przez polskiego nauczyciela. Graficzny znak tego, że tym razem i w tym momencie dziejowym to przejście szkoły pruskiej w polską odbyło się w sposób mniej dramatyczny niż potem w roku 39, kiedy te kroniki chowano już na strychu, gdzie starano się je ocalić przed zawieruchą II wojny. Kroniki odzwierciedlają właśnie też to przejęcie, nie tylko graficznie, ale też i na poziomie tekstu. Proszę Państwa, z tejże kroniki, którą Państwu przed chwilą pokazałam, mamy fragment, w którym przeczytamy, że dotychczasowy nauczyciel Pauly wyprowadził się na początku lutego 1920 roku do Niemiec. Naukę przy tutejszej szkole udzielał dalej dotychczasowy drugi nauczyciel Dębicki, któremu został od 1 kwietnia 1920 roku przez Komisję dla Szkolnych i Wyznaniowych w Toruniu posada przy tutejszej szkole na stałe zdana. Proszę zobaczyć, jak szybko państwo polskie też na poziomie organizacyjnym reagowało i uzupełniało te etaty, tworząc formalne akty mianowania polskich nauczycieli, tak by zachować ciągłość edukacji. Niezwykle ważną ciągłość przecież edukacji, dlatego że te szkoły tam na Pomorzu właśnie od roku 1920 niosły na sobie też niezwykły ciężar budowania poczucia tożsamości polskiej Pomorza, budowania poczucia związku z Polską, z polszczyzną, nie tylko z polszczyzną na poziomie języka, ale też z tradycjami, z historią polską, z odbudowaniem tego wszystkiego, co przeszło 120 lat niewoli, zostało tutaj na tych terenach poddawane było germanizacji nieskutecznej, bo świadczy o tym to choćby właśnie, że ci nauczyciele byli w stanie od razu przejąć tam polską szkołę. No niemniej budowanie poczucia tożsamości narodowej, nie tylko tożsamości regionalnej, było niezwykle ważnym zadaniem polskiej szkoły i państwo polskie, budując te struktury i obejmując tymi zasięgiem działań tych struktur od razu pomoże, pokazuje tutaj, jak ważną rolę pełniła wiejska szkoła. Kolejny slajd jest właśnie świadectwem tego, o czym przed chwilą mówiłam, tego, że do tych szkół już w roku 21 wkracza z całą mocą wkraczają na poziomie obrzędowości i życia szkolnego wprowadzone zostają obowiązek obchodzenia polskich świąt narodowych. I tak jak Państwo tutaj widzicie, ten dzień 3 maja był uroczysty sposób obchodzony. We wszystkich tych kronikach, w każdym roku szkolnym znajdziemy notatkę na temat obchodów 3 maja. Krótszą lub dłuższą, czasami jest to taki właśnie pełen opis, pokazuje, ale jest to jeden z pierwszych opisów. Później już znajdziemy opisy mówiące o tym, że dzień 3 maja był jak zwykle w uroczysty sposób obchodzony. Z tego pierwszego wpisu możecie Państwo zobaczyć, jak zadbano właśnie o oprawę tego święta. Możemy tu przeczytać, że dzieci wyższego i średniego oddziału udali się pieszo na uroczyste nabożeństwo do kościoła parafialnego w Żarnowcu. Ja tu na marginesie dodam, że na slajdzie została odtworzona
polszczyzna kroniki, tak? Takie, nie wszędzie to są literówki, nie wszędzie to są błędy, czasami jest to historyczna postać polszczyzny. Po nabożeństwie szedł pochód przez wioskę z muzyką na czele. Po pochodzie odbyła się uroczystość na sali pana Żaczka. Po południu wyruszyła dziatwa szkolna na górę zamkową, gdzie się przy pięknej pogodzie bawiła się do wieczora. I teraz proszę państwa, proszę zobaczyć. Ta uroczystość jest tutaj dwuetapowa. Oprócz tego elementu ze sfery sakrum, ze sfery nabożeństwa w kościele parafialnym, czyli nabożeństwa, na którym znalazły się dzieci z całej parafii, nie tylko z tej jednej szkoły w Sławoszynie. Potem jest wspólny pochód i na uroczystość na sali pana Żaczka, gdzie ta uroczystość ma swój świecki element zapewne. I na końcu jest zabawa. Zabawa do wieczora przy orkiestrze i przy muzyce. W wielu wpisach w kronikach szkolnych odnajdujemy świadectwo tego, że wielu tym uroczystościom towarzyszyła zabawa. Bardzo często miała ona miejsce właśnie też na terenie szkoły. I jest to kolejne świadectwo tego, o czym wcześniej mówiłam, że szkoła jest tutaj taką przestrzenią jednoczącą wieś i miejscem, w którym można mówić o budowaniu właśnie poczucia z jednej strony wspólnoty, ale też i wspólnoty, tej małej wspólnoty, ale też wspólnoty z całą przestrzenią polską. Tu mamy fragmenty ilustrujące te same obchody w innych kronikach, w kronice z Międzyłęża czy w Tuchlinie. W jednej z tych mamy nawiązania do współczesności. Tak, nadmienił nauczyciel, że i nasz pan prezydent, prezydent pan Wojciechowski ślubował zachować konstytucję 3 maja. Tu mamy świadectwo tego pełnego patosu, poczucia więzi z ojczyzną, miłość ojczyzny silniejsza nad rozpacz samą, tak? I w tychże kronikach poinformowano nas, czytelników przyszłych i pewnie ówczesnego pana inspektora, do którego tę kronikę też pisano, dla którego tę kronikę też pisano, o tym, jakie pieśni zostały w tym dniu odtworzone. Są to pieśni z najwyższego zasobu polskich pieśni patriotycznych, tak? Boże, coś Polskę, jeszcze Polska nie zginęła i rota, raz nazwana nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, raz już rotą. Te obchody święta 3 maja odzwierciedlone zostały w każdej kronice i pokazują, jak ważne dla szkoły było to święto. I potem, kiedy analizowałam te kroniki dalsze po II wojnie światowej, można zobaczyć, jak święto 3 maja zostaje zastąpione przez święto 1 maja, które równie uroczyście jest obchodzone, a przynajmniej w kronikach opisane jako niezwykle uroczyście obchodzone. Drugim ważnym świętem, chociaż znacznie później wprowadzonym do oficjalnych obchodów, jest święto 11 listopada. Było ustanowione dopiero w 1937 roku, ale w kronikach, proszę państwa, widzimy, że obchodzono ten 11 listopada już wcześniej i to obchodzono je nie tylko z inicjatywy samych kierowników szkół, ale jak przeczytamy w pierwszym slajdzie, w tym dniu nie miała się odbyć nauka, lecz dowiedzieliśmy się o danym rozporządzeniu dopiero w ostatniej przedpołudniowej lekcji. Zatem już władze szkolne wydawały w 1926 roku rozporządzenia nakazujące czy uczcić to święto, święto przyłączenia. Ten dzień też był przez deklamację i pieśni uczczony. Wspomniane właśnie tutaj rozporządzenie pojawia się w tekstach kronik wielokrotnie i jest właśnie ilustracją tego, że to budowanie poczucia wspólnoty z Polską, właśnie choćby właśnie poprzez to święto 11 listopada, czyli święto odzyskania niepodległości przez pozostałe niż Pomorze tereny, regulowane jest przez władze oświatowe, czyli przez władze państwowe, którym właśnie zależało na stworzeniu tego poczucia wspólnoty i tożsamości narodowej. Kolejny slajd pokazuje jeszcze jedno święto, tym razem święto o wymiarze regionalnym, bo jest tutaj, proszę państwa, sprawozdanie z uroczystości 10 lutego 2021 roku,
Czyli dnia 10 lutego, jak czytamy, o godzinie 10 rano odbyła się w szkole uroczysta rocznica przyjęcia naszego powiatu przez władze polskie. Oprócz dzieci szkolnych byli obecni pan Kleba Lesman, Miotka jako członkowie dozoru szkolnego, pan Dorsz i 10 osób jako rodzice dzieci szkolnych. I w gorącym przemówieniu nauczyciel podkreślił doniosłość faktu przyłączenia Pomorza do Polski. A tu, proszę Państwa, są fragmenty z repertuaru pieśni odtworzonych na tę część. Są to pieśni, jak Państwo widzicie, stałym elementem takich uroczystości była przemowa nauczycieli, ale każdą taką uroczystość rozpoczyna śpiew. Tutaj mamy akurat Boże coś Polskę. Jak Państwo widzicie, w tym repertuarze, w kolejnych kronikach powtarzają się te pieśni, które są historycznymi pieśniami patriotycznymi, niezwykle ważnymi dla tutaj tworzenia też poczucia polskości i w związku z pozostałymi terenami Polski. Te uroczystości szkolne, które Państwu tutaj pokazałam, dotyczyły wydarzeń, ale w kronice znajdziemy też uroczystości dotyczące osób. Każda szkoła, każda wspólnota ma swoich bohaterów. Tutaj mamy świadectwo tego, jak w kronikach opisywano obchody imienin marszałka Piłsudskiego. I w tym dniu, jak Państwo widzicie tutaj, odbyła się uroczysta akademia, na program której złożyła się inscenizacja, pieśni, deklamacje i przemowa. W stałym repertuarze takich obchodów są zawsze pieśni i deklamacje i przemowa, ale mamy tu też świadectwo innych przejawów uczczenia marszałka, jak na przykład okrzyk oddany na cześć marszałka i akcję wysyłania pocztówek z podobizną marszałka, który wówczas przebywał na Maderze. Jak Państwo widzicie, był to dzień wolny od nauki szkolnej, poświęcony właśnie na udział w tych uroczystościach. Dnia 19 marca nie odbyła się nauka z powodu imienin marszałka Piłsudskiego. Powiem Państwu, że w kronikach powojennych, po II wojnie światowej, miejsce tych obchodów zajmują miejsce obchodów imienin, uroczystości organizowanych z okazji imienin marszałka Józefa Piłsudskiego zajmują obchody organizowane na cześć innego Józefa, Józefa Stalina, ale nie są to obchody jego imienin, tylko obchody urodzin generalissimusa Stalina. Zarówno w przypadku Józefa Piłsudskiego, jak i Józefa Stalina, po śmierci tych postaci w szkole odbywają się akademie ku czci w rocznicę ich śmierci już. I te akademie z okazji rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego też są w kronikach szkolnych tych z okresu międzywojennego opisane. Opisane też jest tam dokładnie reakcja szkoły na śmierć marszałka Piłsudskiego, kiedy ta informacja do szkoły dotarła. Inną osobą, której żyjącą, ważną, której poświęcano w szkołach pomorskich akademie, były to imieniny pana prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego. Tutaj, tak jak poprzednio, przeczytaliście Państwo o deklamacjach, śpiewach. I no ważne, że jest to, że są tu obchodzone imieniny kolejnej wielkiego Polaka, który jest ważny dla właśnie całej Polski, nie tylko tutaj Pomorza. Ale też ta dbałość o to, jak Państwo teraz widzicie, o to, by to Pomorze integrować i łączyć, ta dbałość przejawiała się też w wizytach na Pomorzu. I tutaj macie, proszę Państwa, widzicie na slajdzie relacje z wizyty, z wizyty prezydenta Polski na Pomorzu.
Ta wizyta jest opisana w taki niezwykle podniosły sposób. Mamy tutaj coś na kształt prologu. Od długiego czasu krążyły pogłoski, że w kwietniu przybędzie na Pomorze pan prezydent. Autor tego tekstu buduje powoli napięcie. Potem czytamy, jaka radość powstała, gdy donoszono, że pan prezydent przybędzie i do Tuchlina, czyli to napięcie dalej narasta, ponieważ już nie tylko na Pomorze, ale i do nas, do naszej wsi pan prezydent przybędzie. Mamy termin, który został wyznaczony, i potem mamy informację o tym, jak szkoła się przygotowała, tak? Brama ustrojona, szpaler przy bramie, okrzyki, niech żyje, samochody stanęły i pan prezydent wysiadł, tak? Okrzyki, dzieci zaśpiewały pieśń, nasz pan, niech żyje, jeszcze Polska nie zginęła. Czyli jest to niezwykle dynamicznie zbudowany fragment opisu takiego z budowaniem napięcia, pokazującego, jak w historii szkoły, wiejskiej szkoły w Tuchlinie, był to dzień, jak bardzo niesamowity był to dzień tutaj dla historii tej małej miejscowości i szkoły. Szkoła, która odgrywa istotną rolę w kształtowaniu poczucia wspólnoty narodowej. Toposy związane z symbolami narodowymi były też ważnym narzędziem konstruowania tej tożsamości narodowej. Prezydent odbył na Pomorzu też dłużej niż ten jeden dzień i oprócz szkoły w Tuchlinie, 2 dni później, odwiedził, czyli 30 kwietnia, odwiedził kolejną szkołę, której kronika też się szczęśliwie zachowała. I mamy tutaj relację z dnia 30 kwietnia, relację, w której przeczytamy już też o tym, że też podobnie budowaną z punktem kulminacyjnym, którym jest zatrzymanie się pana prezydenta pod drzwiami szkoły, ale ważne jest w tej relacji też to co różni ją od tej wcześniejszej, że jest tu informacja też o roli samego kronikarza, który pisze o sobie w osobie trzeciej, pisze o sobie: nauczyciel Błaszkowski przywitał prezydenta, wprowadza wobec tego do tej kreacji wymiar instytucjonalny, a nie osobisty tego wydarzenia. Pisze też, że wypowiedziała uczennica miejscowej szkoły Helena Lesmanówna śliczny wierszyk i wręczyła bukiet z kwiatów ogrodu szkolnego. W tych słowach, proszę Państwa, odzwierciedla się jeszcze silniejsza więź i taka szkoły z tym wydarzeniem, relacja dotycząca tego tu i teraz. A tu jest fragment tego wpisu, inny fragment tego wpisu, to jest bardzo długi wpis, tu na slajdzie znalazł się tylko fragment tego wpisu z Połczyna, który pokazuje, proszę bardzo, jak silnie nacechowane patetycznie jest ten opis. Najwyższy dostojnik, już nie wystarczy pan prezydent, jest jeszcze najwyższy dostojnik i to, kto nas odwiedza, i też to, że nazwano tu emocje, które temu służyły, i nazwano je też w sposób niezwykle podniosły, bo oprócz żywej radości to jest duma w sercach wszystkich Kaszubów. Proszę zobaczyć, że tu teraz mowa już nie tylko o więzi Pomorza z Polską i o polskości Pomorza, ale podkreśla się tutaj polskość Kaszubów, tak? I tę polskość Kaszubów pośrednio podkreśla też to rozbudowane zdanie: nie było domu lub chaty wieśniaczej ani rybackiej, aby nie powiewała na niej chorągiew lub inne oznaki narodowe. W ten sposób kierownik Błaszkowski pokazuje, że tę polskość deklarowała tu cała kaszubska wieś w tejże szkole. Pojawiający się na chwilę na Państwa ekranach slajd noszący tytuł kierownicy szkół zapowiada i wprowadza w jeszcze jedną kolejną odsłonę tego świadectwa roku 1920 w kronikach szkolnych. Tak jak powiedziałam na początku swojej wypowiedzi, kroniki są tekstem niezwykłym, z jednej strony są tekstem urzędowym, ale odzwierciedla się w nich perspektywa, punkt widzenia jednej konkretnej osoby. To nie tak, jak my możemy sobie przypominać, być może część z Państwa, którzy to oglądacie, że kiedyś ja sama pamiętam, że byłam współautorką kroniki szkolnej, ponieważ
to autorstwo kronik ewaluowało. W tym okresie międzywojennym wszędzie w kronikach autorami są kierownicy szkół. Później po II wojnie, na początku myślę, że do lat 50. to są najczęściej też kierownicy szkół. W latach 60. często do tych kronik wprowadzony jest już drugi autor, drugi kronikarz, któremu kierownik szkoły zleca pisanie tej kroniki. Najczęściej jest to tak zwany siła pomocnicza, czyli drugi nauczyciel w tej szkole. Bardzo często w wiejskiej szkole po prostu żona kierownika szkoły, bo w wielu tych kronikach, które przeanalizowałam, całą obsadą tych szkół było po prostu małżeństwo, kierownik i druga nauczycielka, która do tej szkoły przybyła, później została żoną kierownika, albo też jak po II wojnie światowej częściej już to małżeństwa nauczycielskie obejmowały taką wiejską szkołę, taką posadę. I ta perspektywa osobista przejawia się tutaj nie tylko w tym, jakie w języku, w doborze słów, które pokazują, jak dobrze po polsku, polszczyzną władali kierownicy szkół. Nie tylko w tym samym wyborze faktów, o których się w kronikach mówi, faktów, o których w kronikach się nie mówi, ale też czasami w tej kronice znajdujemy świadectwa prywatnego życia tych kronikarzy, choćby właśnie w życiorysach, które w tej kronice zamieszczali. Tutaj mamy fragment takiego życiorysu, niezwykle ciekawego życiorysu ze szkoły w Sławoszynie. Jest on wpleciony w losy innych mieszkańców wsi. Proszę bardzo, w jesieni 1919 wstąpili jako ochotnicy do Wojska Polskiego ze Sławoszyna Jakub Jagalski. Wstąpił i nauczyciel, tu było ich więcej, Dębicki do Wojska Polskiego w sierpniu 20 roku. Dlatego nie rozpoczęła się, pamiętacie Państwo, to był ten drugi nauczyciel, który został po nauczycielu Paulim, który uciekł w 20 roku i został kierownikiem, jedynym nauczycielem, potem dodano mu siłę pomocniczą, czyli drugiego nauczyciela, został w tej szkole kierownikiem. Ale w roku 19, jeszcze wcześniej, zanim się to wszystko wydarzyło, to mamy tutaj wyjaśnienie, dlaczego ta nauka rozpoczęła się później, ponieważ tenże drugi nauczyciel chciał wstąpić do Wojska Polskiego, ale został z dniem 8 maja zwolniony i objął urzędowanie z dniem 23 maja. Urzędowanie w szkole. Także, proszę Państwa, widać tutaj, jak czasami dla dobra oświaty temu młodemu chłopakowi, no, zwolniono go z wojska, żeby poszedł służyć tutaj inaczej, że poszedł służyć wypełniając rolę kierownika szkoły. To jest ta szkoła, o której piszemy. Ja ją sobie tutaj na slajdzie, proszę Państwa, nazwałam szkołą rodzinną, ponieważ w tej szkole, proszę patrzeć, jak Państwo tutaj przeczytacie, pracował w okresie międzywojennym Stanisław Dębicki, kierownik, i Danuta Dębicka, żona kierownika w latach międzywojennych, a po II wojnie światowej do szkoły zostaje zatrudniony syn Kazimierz Dębicki, który potem po ojcu obejmuje kierownictwo też tej szkoły. Także można powiedzieć, że szkoła w Sławoszynie to jest szkoła, której poświęcili swoje życie małżonkowie i ich syn, cały ród Dębickich w Sławoszynie. Przeczytamy tutaj, że w 1945 roku, proszę Państwa, proszę zobaczyć, 15 grudnia została przy tutejszej szkole przydzielona druga siła nauczycielska w osobie Kazimierza Dębickiego, syna tutejszego nauczyciela. Kazimierz Dębicki wrócił przy końcu października z terenu niemieckiego do domu. Z powodu braku siły nauczycielskiej inspektorat szkolny przydzielił go do tutejszej szkoły. W ten sposób, proszę Państwa, dowiadujemy się też o dramatycznych losach tych szkół po II wojnie światowej, ponieważ nauczyciele Pomorza, tak jak cała polska inteligencja, zostali w miesiącu, no, na początku II wojny światowej, w kampanii wrześniowej właściwie, wszyscy zginęli albo rozstrzelani, albo w Sztutowie. Wielu z nich dostało się do niewoli
i brało udział, najczęściej brało też udział w kampaniach II wojny światowej, w tych kampaniach wrześniowych. Potem po latach, jeśli przetrwali wojnę, a są tutaj w tych kronikach świadectwa tego, że wielu z nich przetrwało wojnę, i po 5 latach czasami niewoli wracali do tej szkoły i z powrotem tę szkołę po raz kolejny odbudowywali, tak jak odbudowali ją w 20 roku jako polską szkołę, to w 45 roku ponownie musieli tego samego dokonać. Przy czym zniszczenia infrastruktury były już tutaj ogromne. Te trudne losy nauczycieli odzwierciedla właśnie, ilustruje doskonale historia ojca Kazimierza, czyli Stanisława Dębickiego. W Kronice w Sławoszynie przeczytamy, że dnia 31 maja odbyła się w Sławoszynie niezwykła uroczystość. Tego dnia obchodził nauczyciel tutejszej szkoły, Stanisław Dębicki, 50-lecie pracy pedagogicznej. Jubileusz ten jest tym donioślejszy, że pracę pedagogiczną rozpoczął jubilat w Sławoszynie, gdzie po dziś dzień pracuje. To jest oficjalny tekst z kroniki w 1961 roku. Tak? Jubilat w marcu 1911 roku ukończył seminarium nauczycielskie w Kościerzynie. Czyli, proszę Państwa, jeszcze w czasach zaborów. 20 maja 1911 został skierowany do Sławoszyna jako drugi nauczyciel. Gdy wybuchła I wojna światowa, został 1 listopada 1914 roku powołany do wojska. Gdy wojna się skończyła, wrócił w grudniu 1918 roku na swoje stanowisko. Gdy w lutym 1920 roku pierwszy nauczyciel odszedł do Niemiec, objął Stanisław Dębicki kierownictwo szkoły, na którym pozostał do wybuchu II wojny światowej. 26 sierpnia 1938 roku został powołany do obrony Helu. 1 września 1939 roku, gdy Hel skapitulował, dostał się do niewoli niemieckiej, gdzie przebywał do 30 stycznia 1945 roku. Tego dnia wyzwolony przez wojska radzieckie z niewoli, wrócił w marcu znowu do Sławoszyna i rozpoczął pracę nauczycielską w 1961 roku. Proszę Państwa, kiedy czyta się te losy tego kierownika szkoły, nauczyciela, to właściwie w losach i w opisanych w tej szkole odbijają się losy całego Pomorza. Niezwykłe losy nauczycieli, którzy rozpoczęli swoją pracę jeszcze w czasie zaborów. Potem przejęli tę szkołę i nadali jej polski charakter, tak? I trwali na tym posterunku i tę miłość do polskiej szkoły zaszczepili, widać, swoim dzieciom, skoro syn pana Stanisława Dębickiego, Kazimierz Dębicki, tak jak i ojciec, mimo że nie miał przygotowania, bo dalej w kronice czytamy, że jak wrócił z tej niewoli niemieckiej, z terenów niemieckich, to dopiero potem uzupełnił to swoje wykształcenie nauczycielskie po II wojnie światowej, ale wrócił do domu, którym była też jego szkoła i szkoła jego rodziców, i przyjął na siebie kolejny obowiązek, obowiązek budowania dalej polskiej szkoły, tak jak to po I wojnie światowej zrobił jego ojciec. W tejże samej kronice, proszę Państwa, znajdziemy też oryginalny życiorys napisany w roku 1920 przez samego Stanisława Dębickiego. Chcę go też Państwu przeczytać, ponieważ warto zwrócić tu uwagę na jeszcze jedną trudną kwestię, kwestię, która czasami w naszym dyskursie publicznym wraca i wraca czasami w bardzo trudnych kontekstach. I myślę, że warto tutaj oddać głos samemu Polakowi, nauczycielowi, Pomorzaninowi, który tego wszystkiego w życiu doświadczył. Urodzony jestem dnia 19 listopada 1889 roku w Rożentalu, powiat starogardzki. Od 6 do 14 roku życia uczęszczałem do powszechnej szkoły w wiosce rodzinnej. Potem byłem 3 lata na preperandzie w Grudziądzu i 3 lata w seminarium nauczycielskim w Kościerzynie. Po złożeniu egzaminu 11 marca 1918 roku otrzymałem od 20 maja 1911 roku posadę odregencji w Gdańsku jako drugi nauczyciel przy Katolickiej Szkole Powszechnej w Sławoszynie.
Gdy 2 sierpnia 1914 roku wojna wszechświatowa wybuchła, wstąpiłem 2 listopada do 17 Pułku Ciężkiej Artylerii w Nowej Perci. W styczniu 1916 roku wyruszyłem z jedną baterią w pole i zostałem w polu aż do 1 listopada 1918 roku. W tym dniu zostałem przez odłamek granatu ranny i do szpitala w Wiesbaden odstawiony. Po zagojeniu rany zostałem z wojska niemieckiego puszczony. W sierpniu 1918 roku zostałem przy niemieckim wojsku mianowany podporucznikiem. Na początku grudnia 1918 roku zacząłem znowu w Sławoszynie jako drugi nauczyciel urzędować. Pamiętacie Państwo poprzedni slajd, w którym czytaliśmy ten sam życiorys, ale stworzony już w roku 61. Na potrzeby ówczesnego czytelnika i w ówczesnej, trudnej przecież rzeczywistości. Wróćmy do niego na chwilę i proszę zobaczyć. Gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, został powołany do wojska. Nie ma tu wzmianki o tym, że było to wojsko niemieckie. Gdy wojna się skończyła, wrócił w grudniu na swoje stanowisko. Nie ma tu też wzmianki o tym, że przecież on z tej wojny wrócił, pan Stanisław Dębicki wrócił z tej wojny ranny. Przelał krew wbrew pewnie swej woli, bo przecież wcielono tutaj wszystkich do niemieckiego wojska, nie pytając nikogo o zgodę. Ale proszę zobaczyć, to jest w czasie II wojny światowej ten sam kierownik zostaje powołany do obrony Helu i po raz kolejny trafia na pole wojenne, po raz kolejny walczy, tym razem w polskim mundurze, i trafia na 5 lat do niemieckiej niewoli. I tę niewolę przeżywa i wraca do swojego Sławoszyna, do Sławoszyna, którego skierowano go w 19 roku, do Sławoszyna, do którego skierowano go, przepraszam, w 20, tak, do którego skierowano go zaraz po tym, jak wrócił ranny z wojska. Te niezwykłe losy, odbudowane na podstawie tej kroniki, losy, które widzimy przez pryzmat osób, które tę kronikę tworzyły, pokazują nam, jak bardzo szkoła pomorska, jak wielki wpływ miała na tworzenie poczucia polskości, tożsamości narodowej i też zapewne jak bardzo rodzina miała ten wpływ, bo przecież przypomnijmy, że pan Stanisław Dębicki chodził jeszcze do szkoły elementarnej tu w Prusach, do niemieckiej szkoły elementarnej, był w tej niemieckiej szkole najpierw nauczycielem, a potem budował tę polską szkołę przez dziesięciolecia w tej samej wsi, do której został posłany. I proszę Państwa, na zakończenie taką klamrą mojego wykładu chciałabym uczynić slajd, na którym przeczytamy o losach innej szkoły, szkoły w Ocyplu, z którego do Państwa teraz mówię, Ocyplu, wsi położonej w Borach Tucholskich, tych Borach, które Państwo widzieliście na pierwszym slajdzie. I tutaj pozwoliłam sobie ten slajd zatytułować Kronika przedwojenna nieodnaleziona. Mimo remontu w tej szkole odnalazła się w niej tylko kronika powojenna. Ta kronika, której slajd tutaj Państwo widzicie i takim doskonałym chyba zamknięciem tego wykładu będzie, że pierwszą oddającym hołd wszystkim tym, którzy tę polską szkołę tworzyli, będą słowa wpisane do kroniki ocyperskiej. Pierwszą czynnością nowego kierownika szkoły było uporządkowanie kancelarii szkolnej i należyte zorganizowanie nauki w szkole. O to zadbał kierownik i ja tu Państwu tylko dopowiem, że w tej szkole nauka rozpoczęła się już w czerwcu i mimo, że trwała tylko 3 tygodnie do wakacji, to rozpoczęła się na ławkach zbitych z sosnowych pali, ponieważ dla wszystkich mieszkańców wsi było to niezwykle ważne, by w ten sposób, rozpoczynając naukę z powrotem w tej samej polskiej szkole, dać świadectwo tego, że jest wolność i jest tu znowuż na tych terenach Polska. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia Państwu. Zapraszam na rozmowę w dniu wykładu tym razem już za pomocą aplikacji Teams. Do widzenia Państwu.